Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Przypkowska, jestem historyczką sztuki, edukatorką w Zamku Królewskim w Warszawie i kuratorką wystawy Sztuka Widzenia Nowosielski i inni. Dzisiejsze spotkanie z Państwem chcę oprzeć o esej, który został opublikowany w katalogu do wystawy. Znajdą tu Państwo teksty pani dr Krystyny Czerni oraz pani Pauliny Olszewskiej oraz mój, związany z przestrzenią, w której teraz się znajdujemy. Ciało ujarzmione, ciało wyzwolone. Pozwolą Państwo, że zaczniemy spotkanie z twórczością profesora Nowosielskiego podczas dzisiejszego spotkania, właśnie poświęcone cielesności, aktom w jego twórczości, od obrazu z 1969, akt z pejzażem. W najbardziej znanych pracach profesora Nowosielskiego kobiece sylwetki przedstawione są przez artystę najczęściej w zwyczajnych czynnościach. Spacerują ulicami miast, zażywają słonecznych kąpieli, gimnastykują się, podróżują statkami albo, sportretowane z atrybutami swoich muzycznych talentów, trwają w zaciszu domowym. Niektóre z tych malarskich narracji uświęcone są wielowiekową tradycją ikonograficzną. Toalety to echo antycznych przedstawień Wenus w kąpieli, a przyglądające się w lustrze renesansowych tudzież barokowych przedstawień kobiet wpatrzonych w swój odbity wizerunek. Zerknąć mogą w tej chwili Państwo na akt z lustrem z 1974 roku profesora Jerzego Nowosielskiego oraz kolejny obraz, akt z lustrem z 1977. Wspomnę może tylko również, że wszystkie obrazy, które Państwu podczas tego spotkania, nagrania prezentuję, znajdują się na naszej wystawie w Zamku Królewskim. Wizerunki, akty, obrazy, na których widać ciała kobiece odbijające się w lustrach, to w sztuce dawnej metafory próżności, które pouczały odbiorców w duchu chrześcijańskiej pokory, jednocześnie w pewnym sensie nakładały rygor na kobiety, które rzekomo w dawnych czasach przykładały zbytnią chęć zerkania w lustro, co miało być związane z ich zbytnią zmysłowością. Dostarczały te obrazy estetycznej i erotycznej przyjemności zamawiającym owe wizerunki męskim kolekcjonerom. Przechwytując taką tradycyjną ikonografię, Nowosielski odrywał właściwie swoje kompozycje od takiej moralizatorskiej narracji. Podkreślał, że lustra w jego kompozycjach nie odgrywały żadnej narracji pouczającej, symbolicznej. Raczej chodziło mu o to, aby zbudować w swoich obrazach dodatkową przestrzeń, aby zachęcić oglądającego, obserwatora do śledzenia pewnych napięć kompozycyjnych w swoim obrazie i zbudować kolejne w nich przestrzenie. Krótko mówiąc, żadnej filozoficznej czy też symbolicznej funkcji lustra w jego intymnych przestrzeniach ukazujących akty kobiece w domowym zaciszu nie miały. Ciała namalowanych jednak przez niego kobiet w pewnym sensie oddawał artysta jakby dla estetycznej przyjemności oglądającego. Postaci kobiece zatopione w myślach, zawieszone w czasie, te słynne panny nowosielskie, ubrane czy rozebrane, zwykle na jego obrazach nie kokietują, nie prężą się w ponętnych pozach, ale też wstydliwie nie okrywają swojej nagości. Ich płynny kontur, jeśli Państwo zerkną, zamyka w sobie bardzo często ciało jakby bez kości, amaterialne, bez mięsa, ale jednak jest w nich duży ładunek intensywnej zmysłowości, czemu trudno zaprzeczyć. Pozwolą Państwo, że pokażę Państwu teraz akt profesora Jerzego Nowosielskiego z 1979 roku i przytoczę jego słowa. Jestem zafascynowany kobietą jako zjawiskiem, jako stworzeniem boskim. Ja w ogóle nie rozumiem, jak to możliwe, że coś takiego istnieje. To mnie zachwyca, wprowadza w osłupienie. Jestem erotomanem. W kontekście praktykowanej i rozwijanej przez profesora Nowosielskiego prawosławnej myśli teologicznej, często i chętnie deklarowanej przez niego głębokiej wiary, dość intrygująco brzmią wypowiedzi artysty potępiające chrześcijańską pogardę dla cielesności. Nowosielski dość chętnie
ostro punktował w tych wypowiedziach zgubny wpływ oddzielenia erotyki od mistycyzmu i pruderię, obecną zarówno w nauce Kościoła katolickiego, ale także w polskiej narracji publicznej, i to zarówno czasów socjalistycznych, jak i potransformacyjnych. Odważnie zestawiał w swoich wypowiedziach akty kobiece z cerkwiami, porównywał barokowe kopuły do kształtów kobiecego ciała, bo jak mówił, jeżeli malarza interesuje problem cielesności, jakiś sposób łączenia spraw duchowych ze światem bytów fizycznych, to zupełnie naturalne jest, że zaczyna się interesować wyglądem kobiet. To jest powszechna intuicja całej sztuki światowej w przekroju zarówno geograficznym, jak i historycznym. Pełna realizacja, pełna synteza spraw duchowych z rzeczywistością empiryczną dokonuje się właśnie w postaci kobiety. Nie darmo Adam znalazł swoją pełnię dopiero wtedy, gdy z jego żebra Bóg wyjął część materii i stworzył z niej Ewę. Dopiero wtedy Adam poczuł się pewny siebie. Ten język profesora wybrzmiewa dzisiaj już jako dość mocno anachroniczny, ale to właśnie współczesny nurt historii sztuki, dla którego ta narracja artysty zakorzeniona jest w takim patriarchalnym imaginarium uprzedmiotowienia i pasywności ciała kobiecego, ten właśnie język współczesnej historii sztuki może też odważnie, przekraczając różne strefy tabu, spojrzeć i opisać na nowo przynajmniej niektóre aspekty twórczości profesora Jerzego Nowosielskiego. Zrobić to językiem progresywnym i już pozbawionym autocenzurowania. I tym bardziej jest zasadne, że Nowosielski w swoich rozlicznych wypowiedziach o sztuce, o swojej sztuce, o sobie, pokazywał, dawał wskazówki, informacje wprost, które pozwalają nam dzisiaj współcześnie o tej sztuce w nieco odważniejszy sposób dotykający aktów kobiecych powiedzieć. Znowu cytat z samego profesora. Przedstawiam dość dziwny rodzaj artysty, ze szczególnie rozdartą, żeby nie powiedzieć pokątną świadomością. Kto winien, że taki jestem? Zapewne mój los, ale też doświadczenie. Lekcja surrealizmu. Doktor Krystyna Czerni w swojej biografii Jerzego Nowosielskiego, Nietoperz w świątyni, przywołała pewne wspomnienie Jerzego Skarżyńskiego, kolegi z czasów okupacji i z drugiej grupy krakowskiej, do której obaj należeli. Otóż w momencie, kiedy Nowosielski uczęszczał razem z nim do krakowskiej Kunstgewerbeschule, Zosia Gutkowska, i tutaj cytat ze Skarżyńskiego, odnalazła u siebie stare numery jakichś pism surrealistów, czy zupełnie unikalne albumy malarzy z lat 20. Wielu z nas w ogóle pierwszy raz zobaczyło takie reprodukcje. Usiłowaliśmy to jakoś po francusku odcyfrować. Dla wielu artystów generacji, która w wieku młodzieńczym przeszła II wojnę światową, to właśnie ten język surrealistów, nadrealistów, stał się językiem, który w jakimś sensie mógł okiełznać ich wewnętrzne przerażenie wojenną traumą, wojenną rzeczywistością, z którą się zetknęli. To było pokolenie, które w sposób nieufny podeszło do intelektu, okazać chciało swoją pogardę dla zdrowego rozsądku, dla pragmatyzmu, które, jak wiadomo, nie zdały egzaminu, skoro pozwoliło w samym rzekomym centrum cywilizacyjnym, jak postrzegała siebie niegdyś Europa, wybuchnąć najpierw pierwszej, a potem drugiej wojnie światowej. Z tych właśnie powodów przecież w okresie dwudziestolecia międzywojennego wyłonili się jeszcze w czasie pierwszej wojny najpierw dadaiści, a chwilę po nich nadrealiści. W ich manifestie, który André Breton opublikował w roku 1924, wzywał on między innymi do automatyzmu. I czerpiąc właśnie inspirację z tego źródła, surrealistów okresu dwudziestolecia międzywojennego, Nowosielski, także jego koledzy, młodzi plastycy, młodzi artyści, którzy weszli na scenę artystyczną już właściwie w czasie II wojny światowej i za chwileczkę po niej, zaczynali tworzyć w oparciu między innymi o ów automatyzm. Tytuły prac abstrakcyjnych Nowosielskiego z lat 40., takie jak Skrzydło Archanioła, Bitwa o Addis Abebe czy Tom Gołębi, były właśnie tworzone przez artystę pod wpływem impulsu. Ale surrealistyczną poetykę u artysty w jego twórczości można uchwycić także w jego nieco już późniejszych obrazach figuratywnych. Pokazuję w tej chwili Państwu obraz Kobiety i samochód z roku 1968. Namalowanych przez niego obrazach, kompozycjach, także aktach kobiecych z lat i 50. i 60.
W tych kompozycjach postacie bardzo często właśnie sprawiają takie surrealistyczne wrażenie postaci wyalienowanych. One snują się ulicami miast, trochę jak zahibernowane, śnią na jawie albo są projekcją czyjegoś snu. I to zniesienie granicy pomiędzy krainą marzeń sennych a zjawisk fizycznych zyskało w jego malarstwie wkrótce kolejną odsłonę w tak zwanych czarnych aktach, które pojawiły się w jego twórczości w dekadzie lat 70. Tu akt, półakt z roku 1978. Artysta powiedział: ja sobie stwarzam rzeczywistość i marzę. Na przykład marzę o pewnych kobietach, których nie ma i dopiero muszę je namalować. I to jest twórczość. Właśnie sen, o który opierał między innymi tego typu kompozycje. Sen był dla surrealistów jednym z najważniejszych punktów odniesienia. Opierając się o teorię Zygmunta Freuda, surrealiści widzieli w tym sposób zaspokojenia najbardziej wstydliwych pragnień. Pragnęli oswobodzenia z narzuconych przez społeczne normy, mówiących tego, co jest dozwolone, a co jest moralne, albo co nie jest moralne. Sny były, krótko mówiąc, postrzegane jako domena wolności, jako, jak zwali surrealiści, właśnie do tego, aby penetrować w sposób swobodny to, co człowiek, artysta może odnaleźć w swojej podświadomości. Również jako wyzwalający dla umysłu postrzegali fenomen miłości, który stworzył w przypadku artystów wykorzystujących poetykę surrealistyczną, podobnie jak profesor Jerzy Nowosielski, swoisty kult kobiety. Jak napisała w jednej ze swoich publikacji profesor Maria Poprzęcka, ta rewolta surrealistyczna właściwie nie zmieniła takich stereotypowych XIX-wiecznych jeszcze wizerunków kobiet ukazanych w sztuce. Zacytuję profesor Poprzęcką. Z surrealistycznej literatury i sztuki wyłaniają się oniryczne postacie, będące owocem męskich fantazji, lęków i pożądań. A więc kobiety jako irracjonalne stworzenia bliskie natury, obdarzone jej tajemnymi mocami, drapieżne sfinksy i kocice, naiwno przewrotne dziewczynki, rozbudzające perwersyjne namiętności, rozerotyzowane nimfomanki, niedorozwinięte, lecz natchnione wariatki, miotane konwulsjami histeryczki, pozbawione twarzy i tożsamości, piękne ciała, kobiece, bezgłowe manekiny i zniszczone lalki. Zerkając na tę realizację malarską profesora, rzeczywiście gdzieś na skraju snu, na skraju jawy, na poły kobietę, na poły manekin, na poły maska kojarząca się z kulturą nieco bardziej prymitywną. Podobny język, jeśli chodzi o środowisko artystyczne, w którym organizował swoje życie artystyczne profesor Jerzy Nowosielski, podobnie funkcjonowała postać kobiety między innymi w twórczości jego kolegi z drugiej grupy krakowskiej, czyli Kazimierza Mikulskiego. Tu pokazuję Państwu jego pracę, niedatowaną, bez tytułu, Tusz, gwasz na papierze, ale także inną pracę, która w zamku się znajduje, Kazimierza Mikulskiego, Olej tej nocy świeciły księżyce z roku 1982. Jak Państwo widzą, dokładnie takie ujęcie kobiecego ciała można spotkać u tego artysty, podobnie jak Nowosielski, należał on do grupy młodych plastyków, która zorganizowała się wkrótce po II wojnie światowej w środowisku krakowskim. Od 1957 już oficjalnie nazywała się drugą grupą krakowską. Z jednej strony mamy tu bardzo realistyczny warsztat i jednocześnie ten motyw pojawiający się w jego twórczości, motyw kobiety manekina, trochę kobiety takiej laleczki. Te kobiety ustawiane były w baśniowym pejzażu, otoczone przedmiotami, zwierzętami, roślinami, także ciałami niebieskimi, które razem tworzyły w kompozycjach Mikulskiego takie bardzo enigmatyczne narracje, na poły bajkowe, na poły erotyczne. Temat cielesności u Nowosielskiego w takim dyskursie publicznym długo pozostawał owinięty w taki bezpieczny kokon określenia, że są to przede wszystkim kompozycje o mocnej narracji metafizycznej. Jak sam artysta wielokrotnie podkreślał, jego akty służyły
uświęceniu erotyki. Ale z jego wypowiedzi czuć także, że powoływał je także do wizualnej rozkoszy, odnajdując ją czasami wyjątkowo drastycznej, czasem narracji. Zacytuję artystę. W mojej twórczości malarskiej niejednokrotnie występowały elementy uświadomionego sadyzmu, głównie w powiązaniu z fascynacją erotyczną. Pokazuję Państwu w tej chwili obraz Jerzego Nowosielskiego, Beatrix Cenci z 1950 roku. No właśnie z końcem lat 40. i początkiem 50., z których pochodzi ten obraz, obok abstrakcyjnych kompozycji, które artysta prezentował publicznie zaraz po zakończeniu II wojny światowej, takich charakterystycznych abstrakcji wypełnionych trójkątami, słynnymi trójkątami Nowosielskiego, artysta powraca do figuracji. Obrazy takie jak właśnie ten były odczytywane przez późniejszą historię sztuki jako metafory opresji, metafory zniewolenia i podporządkowania nowej stalinowskiej władzy. W przaśności ówczesnych bohaterek na obrazach Nowosielskiego, w takiej ich fizycznej tężyźnie, historia sztuki widziała cierpki, ale jednocześnie bardzo dowcipny komentarz od artysty do siermiężnego seksapilu perelowskiej chłoporobotnicy. Warto jednak zwrócić uwagę, właśnie podkreślając ten aspekt, że rzeczywiście w postaci ukazanej tutaj arystokratki włoskiej, żyjącej w XVI wieku, ofiary przemocowego ojca, artysta wcielił właściwie postać młodej kobiety z bardzo widoczną opalenizną, taką smagłą cerą na twarzy, na rękach, przedramionach i na nogach, która była charakterystyczna, jest charakterystyczna dla osób często pracujących fizycznie i w polu. I stąd to skojarzenie właśnie z siermiężną estetyką piękna osób z kręgu najbardziej wówczas lubianego, promowanego przez nową władzę. Teraz Państwo oglądają inny obraz obecny na naszej wystawie, Dziewczyna z lat 50. Ten motyw, który i tu spotykamy, motyw w pewnym sensie musztrowanego i dyscyplinowanego kobiecego ciała, on się ujawnia już mniej jednoznacznie niż w obrazie, który przed chwilą ukazałam. W kolejnych wersjach, do których należy również ta realizacja, chodzi o cykl ukazujący gimnastyczki. Właśnie z tego samego okresu, z przełomu lat 40. i 50., znowu niektórzy badacze widzą w tych kompozycjach w pewnym sensie być może kompromis artysty z postulatami nowej epoki, która wielbiła ciało młode, ciało wysportowane. W pewnym sensie można też postrzegać w tych obrazach taką strategię subwersywną, ripostę na ówczesną sztukę z jej apoteozowaniem młodego, silnego, wysportowanego ciała. Jak wiadomo, wszelkie totalitaryzmy lubiły takie ciało, lubiły się takim ciałem posługiwać, podpierać swoją nową jakość. I być może te realizacje, tak historycy sztuki z czasem sugerowali, te realizacje były takim uśmiechem nieco sarkastycznym ze strony artysty, ukazującym owe młode, lubiane przez nową władzę ciała, pokazywane w oficjalnej propagandzie jako riposta na amoralność skażonego Zachodu. Wyczuwalna jest w tych gimnastyczkach, w tych kolejnych realizacjach, w tych kobiecych sylwetkach na pewno ogromna ponętna krzepkość tych postaci. One są jakby w pewnym sensie uosobieniem mocarnego, bujnego, pulsującego życiem ciała. Być może, jak warto również przywołać i podkreślić, po wdrukowanych w powojenną pamięć obrazach śmierci, stawać się one mogły w twórczości profesora w pewnym sensie takim odurzającym afrodyzjakiem i dla samego artysty, ale także dla pokolenia, które ciągle miało w pamięci widok ciał, które w ciągu II wojny światowej w jednej chwili mogły przeobrazić się w stos ciał, w stos trupów, w ułamek sekundy z bujnego życia przeistoczyć się w coś, co między innymi upamiętniła na swoim obrazie Jadwiga
Maziarska, koleżanka z drugiej grupy krakowskiej, profesora Jerzego Nowosielskiego. Jej obraz Nie ma przystani z roku 1956, pozornie abstrakcyjne, jak wiemy, artystka bazowała w swoich kompozycjach na wycinkach, na fotografiach, co ujawniło się właściwie dopiero po jej śmierci. W tym obrazie na poły abstrakcyjnym wyczuwa się jednak właśnie skojarzenie ze stosem ciał. Podobna miłość w pewnym sensie dla materii, która podczas II wojny światowej w ułamku sekundy przeobrażała się w śmierć, wyczuwalna jest także w słynnych kostnych tablicach, jak mawiał o tych realizacjach profesor Mieczysław Porębski, teoretyk drugiej grupy krakowskiej. Ta kompozycja Jonasza Szterna z 1978 zdradza również w pewnym sensie taki stosunek artystów, którzy przeszli przez II wojnę światową, do materii jako tej, która przede wszystkim powinna zostać uratowana, która z jednej strony niesie w sobie kontekst wanitatywny, a z drugiej strony zawiera w sobie urodę życia biologicznego przetrwania. O tym dwoistej naturze ciała, żyjącego, pulsującego życiem, ale także przemijającego jednocześnie, profesor Jerzy Nowosielski właściwie oparł o tę strategię całą swoją twórczość. Stąd w twórczości literackiej wspierającej drugą grupę krakowską, wspomniany już przeze mnie wcześniej profesor Mieczysław Porębski mawiał, że jest to właściwie narracja realizmu eschatologicznego. I ona objawiła się w twórczości profesora także w kontekście cielesności, także w kontekście aktów. Między innymi w tej realizacji z roku 1949, egzekucja, realizacja profesora Jerzego Nowosielskiego. Dalej Państwo, jak widzą, jesteśmy w tej twórczości z przełomu lat 40. i 50., bardzo uwikłaną często w konkretne i realne historie. Całkiem niedawno, dzięki pani profesor Marii Poprzęckiej, jej publikacji, można było odnaleźć informację, iż obraz oparty jest najprawdopodobniej o relacje prasowe, które artysta powielił w tym obrazie. Relacje prasowe, które były publikowane najprawdopodobniej mniej więcej około 1946 roku. Odbywały się wówczas w powojennej Polsce liczne publiczne egzekucje, między innymi ta z 4 lipca 1946 roku w gdańskiej Pochulance, kiedy to skazano na śmierć 11 ludzi, w tym 5 młodych kobiet strażniczek obozowych. Patrząc na ten obraz i mając świadomość powtórzenia przez profesora konkretnego być może zdjęcia opublikowanego w prasie, dr Krystyna Czerni jednocześnie odwoływała się w swojej biografii dotyczącej twórczości profesora i cielesności zawartej w jego twórczości, także z tego okresu, posłużyła się sformułowaniem skażonej zmysłowości. Jak pisała, doświadczenie przez Nowosielskiego, młodego człowieka w czasie II wojny światowej, nagości w odniesieniu do ciała okupacyjnego, ciała upokorzonego, martwego, wywożonego, zlikwidowanego lwowskiego getta, które mógł widzieć, gdy na krótko przystąpił do uniowskiej ławry pod Lwowem, czy widok rozebranych kobiet z obozu w Prądniku, do którego trafił pod koniec okupacji. Opresyjność, z którą się zetknął, opresyjność, której poddawane było ciało kobiece, czy to w czasie II wojny światowej, czy chwilę po, mogło wpłynąć również na estetykę młodego malarza i odbijać się również w takich realizacjach, jak ten obraz, który Państwo widzą. W sposób wyjątkowo drastyczny zaś te narracje odbiły się w jego tak zwanych rysunkach sadystycznych. Ten datowany, bez tytułu, datowany na rok około 1950. Powstawały te rysunki właściwie do szuflady, nie oparte o żadne konkretne zdjęcia czy też publikacje, jak w przypadku poprzedniego obrazu. Nowosielski, pochodziły one właściwie z pewnego prywatnego, intymnego imaginarium samego artysty. Nie tworzył ich on po to, aby je upubliczniać. Trafiały one do szuflady, pokazywane były przez niego właściwie tylko najbliższym znajomym podczas towarzyskich spotkań. Natomiast zostały one pokazane w roku 2021 na wystawie organizowanej przez Galerię Starą
farmach, notatki 3, no i wprawiły rzeczywiście w zdumienie admiratorów oficjalnej twórczości malarza. Tak jak wspomniałam, tego typu rysunki pokazywał on tylko najbliższym. Ponoć podczas rozmów z artystami w kręgu osób zaufanych bardzo często mówił, deklarował swoje zainteresowanie historią szkoły katów w Bieczu, fascynacją lekturą Markiza de Sade czy Józefa Putki Mroki Średniowiecza. Wszyscy znajomi zawsze podkreślali, że te opowieści były to opowieści człowieka, który absolutnie przemocą się brzydził. Z drugiej strony jego przyjaciel artysty Tadeusz Różewicz, analizując tego typu kompozycje, pisał: obraz Nowosielskiego jest pułapką, celą, a nawet klatką w zmysły spętane, unieruchomione. Spowite szczelnie niewidzialnymi bandażami są to projekcje snów i marzeń twórcy, który właściwie boi się, ale i pożąda ciała jak grzechu. Na pewno w interpretacji owych rysunków sadystycznych warto odwołać się właśnie do surrealistycznego i wspomnianego przeze mnie wcześniej zaplecza artysty. To ono, a nie tylko ewentualne intymne doświadczenia historyczne związane z II wojną światową, doświadczenia artysty, mogły ośmielić go do tego, aby językiem sztuki, opartym właśnie o strategię przedwojennych jeszcze także surrealistów, nieco śmielej pokazać temat jakichś swoich sfer erotycznych pragnień, skojarzeń. O tę samą praktykę przecież oparł swoją twórczość, a także propagował swoją twórczość na przykład Salvador Dali. Oczywiście zupełnie inny temperament twórców pozwolił jednemu w przestrzeni kultury zachodniej dosyć szeroko o tego typu praktykach, o tematyce erotycznej mówić. Tymczasem erotyka profesora Jerzego Nowosielskiego pozostawała w przestrzeni publicznej niedomówiona, jakby miała charakter zdecydowanie delikatniejszy. Tak czy inaczej ten wątek nagiego, związanego, poddawanego presji ciała kobiecego, który pojawia się w twórczości Nowosielskiego, należy, tak jak podkreśliłam, analizować na pewno w kontekście historycznym, na pewno w kontekście biograficznym profesora, ale także właśnie w oparciu o surrealistyczne wezwanie do swobodnego eksplorowania własnych doznań erotycznych, a odważne ich zwizualizowanie odczytywać w nawiązaniu do manifestów nadrealizmu, które pojawiały się jeszcze w okresie przedwojennym. Z czasem ta opresyjność wobec ciała ludzkiego, nie tylko ciała kobiecego, w realizacjach profesora ulegała jeszcze bardziej, stawała się coraz bardziej enigmatyczna. Tu oglądają Państwo jego realizację Villa dei Misteri z roku 1982. Tutaj przemoc, w cudzysłowie przemoc, skrywa się już niemal na skraju kompozycji, w bordiurze. Obraz oparty o wielkopiątkową ikonę świętej Praksedy, gdzie w centralnym polu ukazana była główna postać, tutaj odwrócona tyłem. Enigmatyczna, bo na poły kobieca, na poły sylwetka męska. W bocznych scenach, w bordiurze, to ikonograficzny schemat odwołujący się właśnie do malarstwa ikonowego, gdzie w bocznych scenach pojawiały się zwykle sceny życia i męczeństwa głównej postaci z centrum kompozycji. Tutaj widzimy powtórzenie na obrzeżach tej samej postaci, za każdym razem widocznej tyłem do nas, charakterystyczną krótką fryzurą, która przybiera bardzo dziwne, enigmatyczne figury, raz jako osoby modlącej się, raz gimnastykującej. To właśnie jakaś sytuacja na poły odczytywana jako kolejne narracje dotyczące tej postaci, być może oddającej się modlitwie, a być może poddawanej jakimś dziwnym, gimnastycznym, być może opresyjnym sytuacjom. Taki klaustrofobiczny rodzaj kompozycji, takie przycinanie bardzo często postaci w kompozycjach przez artystę niesie w sobie w późniejszych, tak jak powiedziałam, realizacjach, podobnie jak Villa dei Misteri czy w jego rysunkach, to skojarzenie z opresją na skraju wyczuwalności.
Tu oglądają Państwo rysunek z 1991, tusz, piórko na papierze. Wyczuwamy właściwie delikatnie, że być może ręce są związane z tyłu, że być może w kostkach widać jakieś przewiązanie. Czy na tym rysunku, gdzie kadr rysunku mocno przecina postać, powodując, że również jej upozowanie może być skojarzone z jakimś zniewoleniem, przytrzymaniem w jakimś karcerze. Podobna sytuacja w obrazie Dwie kobiety w ciemności 73, gdzie w taki tak mocny, inwazyjny sposób postać kobieca, właściwie dwie postaci kobiece są pozbawione czy to głowy, czy części swojego ciała. I podobnie w obrazie Striptease z 1967, gdzie niektóre elementy, tak jak postać po prawej stronie kompozycji, ucięta jest w taki mocny, zdecydowany, opresyjny sposób. Z jednej strony te strategie można oczywiście oprzeć o język malarski, nowoczesny, awangardowy, postkubistyczny, surrealistyczny, ale w pewnym sensie też trudno nie zwrócić uwagi, że ciało w tych realizacjach ulega, ciało kobiece ulega jakiemuś zdeformowaniu, jakiejś opresyjnej sytuacji. Właściwie wszystkie panny, tak zwane panny nowosielskie, nie tylko te rozebrane, nie tylko te w aktach, ale także te, które się właśnie rozbierają, przebierają w zaciszu domowym, tudzież nawet w portretach, w których stricte ciała i cielesności odkrytej można nie odnaleźć, mamy jakąś aurę surrealistycznego piękna kobiety. Patrząc na obraz, który jest głównym obrazem, który oparta jest identyfikacja wizualna naszej wystawy i który otwiera wystawę Sztuka Widzenia, portret skrzypaczki z 1966 roku, trudno właściwie nie przywołać w myśli obrazu Piękność dnia, reżysera, który również o surrealność się opierał w swoich praktykach artystycznych, w swoich realizacjach filmowych, Louis Buñuel z 1967 roku. To skojarzenie z zimnym pięknem, posągowym pięknem kobiety, jednocześnie świętej, jednocześnie grzesznicy, zdystansowanej, jak tu bohaterka profesora Jerzego Nowosielskiego, zdystansowanej, zimno oglądającej właściwie obserwatora, a nie podlegającej obserwacji z jego strony, budzą te wszystkie skojarzenia w temacie cielesności kobiecej, czy też cielesności odkrytej, ale także tej zakrytej, prowadzą do fantazmatów kobiecości, które propagowane były, podejmowane były przez surrealistów dwudziestolecia międzywojennego i późniejszych. Profesor Nowosielski zawsze oczywiście podkreślał, i to ważne, że wszystkie jego postaci, nie tylko te przywołujące sylwetkę kobiecą, są symbolami bytów wyższych, są malarskim znakiem idei istnienia, ale zdecydowanie także były projekcjami męskiej zmysłowości, a niekiedy także męskich lęków, co sam artysta otwarcie przyznawał. Walczy z grzechem pierworodnym i w swojej świadomości, a ponieważ to kobieta skusiła mężczyznę i doprowadziła do grzechu, więc ja chcę tę wizję kobiety w mojej świadomości tak przerobić, aby mi już więcej nie kusiła do złego. Z tym mistycyzmem deklarowanym ze strony profesora, zawartym w jego obrazach na wystawie zamkowej Sztuka Widzenia, wprowadzamy w dialog realizacje artysty z realizacjami innych także kobiet. Stąd w ciekawy dialog, właśnie jeśli chodzi o przestrzeń mistycyzmu związanego z cielesnością, intymnością, erotyką kobiecą, wchodzi praca, którą Państwo oglądają w tej chwili, tryptyk Teresy Pongowskiej z roku 1977. Artystka o 3 lata młodsza od profesora Jerzego Nowosielskiego, związana z innym środowiskiem artystycznym, bo z tak zwaną szkołą sopocką. Artystka wiązana ze szkołą opartą o praktyki głównie kolorystyczne, ale przez całą swoją twórczość odwołująca się do tematu cielesności kobiecej i właśnie przestrzeń intymnych. W tej pracy widzą Państwo, że ukazywała ona, podobnie jak profesor Jerzy Nowosielski, w swoich aktach, ukazując kobiety w przestrzeni domowej, w łazience, czy też w przestrzeni sypialnej, podczas rozbierania się, tudzież ubrania. Już samą formą, koncepcją tej pracy, odwołującą się do ołtarza, do przestrzeni sakrum, artystka, która nie oparła swojej strategii artystycznej o deklarowaną wiarę, nawołuje
i przywołuje właściwie taki mistyczny kontekst intymności kobiecej, deklarując pewną przestrzeń sakrum w tej realizacji, podkreślam jeszcze raz, nazwanej, skonstruowanej jako tryptyk. Ale na naszej wystawie również z tą cielesnością profesora Nowosielskiego w ciekawy sposób, wydaje mi się, wprowadzamy w dialog pracę Marii Pinińskiej-Bereś, koleżanki z grupy profesora Jerzego Nowosielskiego, z drugiej grupy krakowskiej, do której oficjalnie przystąpiła dopiero w dekadzie lat 70., tym niemniej związana była z tą grupą już wcześniej, także poprzez małżeństwo z rzeźbiarzem Jerzym Beresiem. Maria Pińska-Bereś była artystką, która, jak zauważyła w swojej publikacji na jej temat profesor Agata Jakubowska, zwróciła uwagę w tej publikacji, że ona, podobnie jak Nowosielski, w bardzo odważny sposób i na bardzo wczesnym etapie, zarówno w kontekście sztuki polskiej, ale także w ogóle sztuki globalnie, podejmowała otwarcie temat, który rzekomo w polskim surrealizmie w ogóle nie funkcjonował, a jak się okazuje, funkcjonował, i to także w twórczości Nowosielskiego i także w jej twórczości, czyli seksualność. Oboje eksplorowali według badaczki własne odczucia, zarówno profesor Nowosielski, jak i Maria Pińska-Bereś, odważnie swoje doświadczenie erotyczne, swoje doświadczenia, przemyślenia erotycznej natury ujawniali w swoich praktykach artystycznych. Tylko o ile u profesora Nowosielskiego ta narracja wynikała z zanurzenia artysty w takiej bardzo tradycyjnej perspektywie patriarchalnej, u Pińskiej-Bereś ta procedura artystyczna była oparta o emancypację kobiecego podmiotu. W swoich pracach równolegle rozwijała ona wątek z jednej strony intymności kobiecej w powiązaniu z jej seksualnością, ale także wyzwolenia kobiecego ciała. Obiektem, który odnosi się do obu tych narracji, jest ten, który Państwo w tej chwili widzą. To stół 2, uczta z roku 1968. Na płaskiej powierzchni drewnianej widzą tutaj Państwo uwolnione z gorsetu społecznych i kulturowych zakazów ciało kobiece, które delektuje się sobą, które celebruje tutaj siebie. Śmiało wyeksponowane są odkryte piersi, także nogi upozowane w takim naturalnym, tanecznym ruchu. Jedna z nich jest narysowana na powierzchni płaskiej blatu stołu, druga uformowana jest przestrzennie z papier-maszę. Twarz kobiety, widoczna również i na tym zdjęciu, i w samym przede wszystkim obiekcie, ma pozór uśmiechu. Wszystko wskazuje na pewną naturalność, swobodę, w której ukazana jest ta postać, ale z drugiej strony, jak sama Maria Pińska-Bereś wskazywała wiele lat po powstaniu tej pracy, ten uśmiech kobiety to także pewna ambiwalencja, ponieważ w pracy z jednej strony artystka podnosi narrację uprzedmiotowienia kobiety, ale z drugiej strony proponuje również zastanowienie się nad tym, na ile kobieta sama poddaje się takiemu dyskursowi, na ile sama przyzwala na to, aby w takiej pozycji przedmiotu konsumowanego publicznie występować. To wyodrębnienie nóg w tej pracy, zwłaszcza nóg, profesor Agata Jakubowska każe rozpatrywać w kontekście dekady lat 60., kiedy to ten motyw pojawiał się zresztą w twórczości wielu później polskich artystek, prawdopodobnie również w kontakcie z tym, co działo się w przestrzeni publicznej. Dekada lat 60. to czas minispódniczek, takiej swobody kulturowej lat 60., kiedy to ciało kobiece, także wyeksponowane nogi, funkcjonowały nie tylko w przestrzeni ulicy, ale także zaczęło funkcjonować w przestrzeni reklamowej. Oczywiście ta sytuacja zupełnie inaczej, diametralnie inaczej wyglądała w kulturze Zachodu, bardzo opartej o konsumpcjonizm, tym niemniej po naszej stronie żelaznej kurtyny. W czasach PRL-u, nieco bardziej siermiężnego, w dekadzie lat 70. także kobiece ciało, kobiece nogi, odkryte nogi funkcjonowały często w przestrzeniach reklamowych plakatów. Krótko mówiąc, ciało kobiece stało się użytecznym narzędziem, przedmiotem do tego, aby funkcjonować właściwie w reklamie produktów przeznaczonych do masowej konsumpcji. I ta sytuacja właśnie została przez artystkę tutaj uwidoczniona, również poprzez zaznaczenie tej konsumpcji tym, że pojawia się tu i serweta, i sztućce przygotowane jakby właśnie fizycznie do skonsumowania ciała kobiety uwidocznionego w obiekcie. Inną pracą, która również do tego konsumpcjonizmu i do przyporządkowania ciała kobiecego jako w pewnym sensie towaru
reklamującego towaru. Jest ta praca prezentowana na naszej wystawie. Obiekt czy kobieta jest człowiekiem z roku 1972. Widać tu kostium kąpielowy, który właściwie może być także sfragmentaryzowanym torsem kobiecym. Podana jest tutaj data produkcji, data ważności. Obiekt wystawiony jest w strukturze, która przypomina, specjalnie przypomina sklepową witrynę. Podany jest, krótko mówiąc, ciało kobiece pewnej wizualnej konsumpcji. Uwarunkowane jest to przedstawienie takim historycznym przedstawieniem kobiet z męskiej, heteroseksualnej perspektywy i podane dla takiej męskiej, heteroseksualnej widowni. To ten rodzaj uprzedmiotowania kobiecego w dekadzie lat 70. właśnie, zaledwie w 3 lata po powstaniu tego obiektu, w 75. roku, zyskał własne określenie. Reżyserka angielska, medioznawczyni Laura Mulvey w swojej publikacji określiła ten sposób funkcjonowania w przestrzeni sztuki, najpierw filmu, ale także w odniesieniu później do sztuk plastycznych dawnych, funkcjonowania ciała kobiecego z perspektywy męskiej i dla męskich oczu jako male gaze, czyli męskie spojrzenie. I to określenie właściwie do dzisiaj w nurcie feministycznym związanym z historią sztuki i w takim feministycznym nurcie intelektualnym jest do dzisiaj w kontekście dzieł sztuki wykorzystywane. Podjęcie tego zagadnienia uprzedmiotowienia, ale także auto uprzedmiotowienia przez same kobiety, takiego świadomego poddania się i kreowania przez kobiety pod gust męskiego spojrzenia, Maria Pienińska-Beres widziała w szerokiej perspektywie społeczno-kulturowej, ale przede wszystkim oparła to o własne doświadczenie. Jeszcze raz chciałabym podkreślić, podobnie jak badaczka profesor Agata Jakubowska, że była to artystka, która niezależnie od ruchu feministycznego na Zachodzie pracowała nad tego typu obiektami, szukając właśnie w oparciu o swoją indywidualną biografię, posiłkując się swoim doświadczeniem życia jako dziewczynka w rodzinie pod przewodnictwem takiego bardzo tradycyjnego dziadka zatopionego w patriarchalnym stylu myślenia, ale także opierała to swoje przemyślenia o funkcjonowaniu kobiety w przestrzeni jako artystka, jako kobieta, która żyła pod jednym dachem z artystą, z artystą, z rzeźbiarzem Jerzym Beresiem. Porównywała swoją sytuację jako kobiety, jak zupełnie inaczej rozwija się jej kariera. Widziała swoje też trudniejszą sytuację w powiązaniu z macierzyństwem. I że ta strategia bycia artystką właśnie uwikłaną w taką sytuację społeczną, historyczną po prostu jest o wiele trudniejsza dla kobiet artystek. Krótko mówiąc, w pionierski sposób, nie tylko na rodzimym polskim gruncie, ale także globalnym, mówiła z jednej strony w swojej twórczości o seksualności kobiet, ale także o sytuacji kulturowej zobowiązującej do bycia idealną córką, matką, żoną, wyabstrahowaną ideą kobiety bogini, czy też fetyszyzowaną kobietą wampem. Krótko mówiąc, wchodziła w ciekawy dialog z pracami dotyczącymi cielesności profesora Jerzego Nowosielskiego, który apoteozował kobiece ciało, który w metafizyczny sposób podkreślał, wielbił ciało kobiece, ale jednocześnie tym samym w pewnym sensie sugerował taką rolę bogini, która czasami kobietom, jak widać z jego pokolenia, z jego kręgu kulturowego, mogła też w pewnym sensie ciążyć pokazywaniem takich celów i takich idei. W jakiejś mierze oczywiście, co warto w kontekście wypowiedzi samego profesora Jerzego Nowosielskiego podkreślić, że zapewne prace Marii Pińskiej-Bereś, tak jak wielu kobiet, artystek z jej pokolenia, mogły wynikać z pewnych wypowiedzi, które wtedy były akceptowane w przestrzeni publicznej. I tu przywołam dosyć zaskakującą wypowiedź samego profesora Nowosielskiego dotyczącą ubioru, którego zarówno dotykał on w swojej twórczości, ale także Maria Pińska-Bereś, jak Państwo widzą, ukazująca tutaj kostium kąpielowy w przestrzeni witryny sklepowej. Profesor Nowosielski powiedział w pewnym momencie tak: mężczyzna ubiera się, żeby zakryć własne ciało, a kobieta się stroi, żeby pokazać własne ciało.
Moda damska naszych czasów to moda odpowiednia dla młodej dziewczyny i młodej kobiety. Kobieta, która ma zgrabną figurę. Kobiety, która dba o swoją urodę. Wówczas strój podkreśla walory tej urody. A już kobiety starsze w naszej cywilizacji nie mają się w co ubrać. Wyglądają jak pokraki, ponieważ starają się wtłoczyć w stroje, które są przeznaczone dla pięknych młodych dziewcząt. Stroje te uwypuklają tylko ich szkaradę, ich hańbę, hańbę ciała starzejącego się, zdeformowanego. Niezwykle przykra i bardzo taka nieprzyjednana wypowiedź w swoim krytycyzmie artysty jednocześnie tak naprawdę daje nam asum do tego, żeby zwrócić uwagę, jak bardzo pilnie przyglądał się, choć rzeczywiście wyjątkowo krytycznym okiem, ale malując także swoje portrety, nie tylko akty, portrety kobiet, też te symboliczne, wielką uwagę przykładał i dobrze, że w tym kontekście tej wypowiedzi, żeby zwrócić na to uwagę, chociażby podziwiając skrzypaczkę na naszej wystawie, jak bardzo uważnym był obserwatorem mody, jak czułym na modę sobie współczesną i na prądy mody, które występowały. Jednych był wielbicielem, innych zdecydowanie przeprowadzał ich krytykę. Ten temat mody, temat ubioru właściwie, a nie mody, to temat, który na naszej wystawie pojawia się również dzięki pracy Jadwigi Sawickiej. W przestrzeni cielesności, w której pojawiają się akty profesora Jerzego Nowosielskiego, znajduje się praca jego uczennicy. Jadwiga Sawicka, damska bluzka z roku 1997. W wieloaspektowy sposób prowadziła ona właśnie ten dyskurs mody, ale w odniesieniu do ciała, do cielesności, zarówno kobiecej, jak i damskiej. Ukończyła ona w roku 1984 Wydział Malarstwa na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, właśnie w pracowni malarstwa Jerzego Nowosielskiego i po okresie swoich pierwszych takich bardziej ekspresyjnych obrazów w połowie lat 90. rozpoczęła malowanie bardzo długiej, w pewnym sensie można powiedzieć, cyklu obrazów, które przedstawiały, podobnie jak ten prezentowany w zamku, poszczególne pojedyncze części garderoby, zarówno damskiej, jak i męskiej. Umieszczone one były, tak jak widać na naszym tutaj prezentowanym obrazie, najczęściej na jednobarwnych, rozbielonych pastelach, często różu. No, oczywiście te kolory były podobnie jak sam główny bohater tych obrazów, czyli garderoba. Kolor tła był jednoznacznym odniesieniem do problemów cielesności, do ciała. Niezwykle w subtelny sposób tej pracy poruszają temat ciała, cielesności, ubrania pokazywane przez Sawicką wydają się w pewnym sensie takim symbolem jedynej informacji publicznie dostępnej o różnych potrzebach człowieka. To taki zewnętrzny, ubranie to przecież taki zewnętrzny komunikator ludzkich potrzeb, ludzkich aspiracji. Często ubranie maskuje, okrywa, ale jest także w pewnym sensie czymś, co definiuje nas w przestrzeni publicznej, kreuje, skrywa. Czasami także stanowi ten rodzaj gorsetu, który nas ogranicza w kontakcie ze światem. Na fali takiej narastającej w końcu lat, w końcu XX wieku krytyki i sceptycyzmu ze strony zawężania dyskursu w sztuce, nie tylko w sztukach plastycznych, tematu kobiecej cielesności tylko właśnie do ciała, do aktu, pojawiły się właśnie takie prace jak ta Jadwigi Sawickiej, która o tej cielesności mówi już, jak Państwo widzą, w zupełnie inny sposób. Nie poprzez akty, nie poprzez ciało, jak u Teresy Pongowskiej, nie poprzez ciało, jak u profesora Jerzego Nowosielskiego, ale o tej cielesności, o uwikłaniu ciała, czy to kobiety, czy mężczyzny, posługują się w tej chwili artyści współcześni językiem innym za pomocą symboli, metafor, chociażby takich jak strój, który, jak wiadomo, jest nam najbliższy. Proszę Państwa, na zamkowej wystawie Sztuka Widzenia, Nowosielskie i inni, w tej części, która poświęcona jest cielesności, pozwalamy publiczności spotkać się z aktami profesora Jerzego Nowosielskiego. W tej przestrzeni mogą Państwo odkryć, przywołać sobie wszystkie wypowiedzi profesora, które podkreślały metafizyczność tych aktów. Podkreślały, że kobiece ciało było w oczach artysty i mężczyzny obiektem uwielbionym, obiektem, które dla niego samego było odbiciem idei wyższych. Jednocześnie pozwalamy i przywołujemy poprzez wypowiedzi samego artysty, że nie można jego prac oderwać od erotyzmu, który, jak sam artysta podkreślał,
był częścią, jest częścią składową miłości, postrzeganej zarówno na sposób duchowy, metafizyczny, ale także cielesnej. Pozwalamy w końcu, zestawiając pracę profesora Jerzego Nowosielskiego z pracami artystek i tych związanych z nim pokoleniowo, ale także artystek, tak jak Jadwiga Sawicka, które miały okazję pozyskać wiedzę od profesora Jerzego Nowosielskiego, jeśli chodzi o malowanie, ale w nowy, swój, indywidualny sposób pociągnąć temat cielesności w nawiązaniu do współczesnych jego problemów. Pozwalamy Państwu pokazać, przybliżyć się, jak ta narracja cielesności dalej wybrzmiewa, dalej staje się uniwersalna i dla współczesnego odbiorcy jest, wydaje się, jedną z najbardziej uniwersalnych i ciekawych zagadnień, które można odkryć nie tylko u profesora Nowosielskiego, ale także poprzez jego pracę dotrzeć do tego tematu również w twórczości artystek, które pojawiają się na naszej wystawie. Zapraszam Państwa do Zamku Królewskiego w Warszawie na wystawę i nie tylko. Dziękuję pięknie.